Cześć, z tej strony Monika. Lecimy z treningiem na mięśnie brzucha. Do ćwiczeń potrzebna jest mata i tylko tyle. Startujemy za 10 sekund. Pracujemy po 45 sekund i 5 sekund na zmianę ćwiczenia. Wszystko robimy na dole. Nie musisz mieć do tego ćwiczenia obuwia. Uwaga, robimy sobie taką wygodną poduszeczkę pod głową i z wydechem lecimy do góry. Skłony, zwykłe spięcia brzucha. Wydech, wdech do dołu, jak najwyżej. Podnosimy klatkę. Spleć ręce za głową, dłonie dotykają ramion. I dzięki tej poduszeczce nie będzie cię tak ciągnął kark. I jeszcze 5 sekund. Dobrze, unosimy ugięte nogi. Ręce proste za głową i teraz skłon i ręce do ziemi i wracasz. Czyli głęboki skłon. Głowa, wzrok skierowany na brzuch, kiedy jest skłon. Ręce idą równo z głową. Wzrok również. Głęboki, mocny skłon, równo z oddechem. Jeszcze 5 sekund. Dobrze, nogi zostają. Ręce za głową, klatka do góry i sama kołyska na boki. Na boki. Łokieć do jednej strony, do drugiej. Jedna łopatka w górze, a po chwili druga. Każdy robi we własnym tempie. Ważne, żebyś miała uniesioną klatkę i po prostu z łopatki na drugą się przekręcała. Nogi ciągle ugięte. Pięć sekund. Dobrze, nogi ciągle zostają i teraz będziemy robić skłon. Łokcie do kolan i odkładamy stopy, odkładamy klatkę. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Jeszcze. Sekund. Brawo. Nogi proste, będą nożyce. Proste nogi. Klatka do góry. Chwytasz nogę, drugą nad ziemią i na zmianę. Klatka w górze i na zmianę. Dotykasz jednej nogi, dotykasz drugiej. Staraj się nie wieszać na nodze, czyli nie opierać tak naprawdę ciężaru na tej nodze, nie pomagać sobie, po prostu dotykasz, dotykasz. Noga druga prosto nad ziemią, nie dotykamy podłogi. Trzy, dwa, jeden. Scyzoryki, ale nogi nie będą odkładane na sam dół, tylko 45 stopni, hop. Dotykamy i dół, hop i dół. Wydech do góry i wdech. Wydech i wdech.
stopy włączone. Jeszcze, dawaj, zaraz będzie podpór bokiem. Luz. Podpór bokiem na łokciu i robimy pulsik. Stopa na stopie. Ręka góra. Pulsik. Wydech. Wydech. Równa pozycja deski. I delikatny ruch. Góra, dół. Pięć sekund i lecimy zaraz z drugą stroną. Wygodna pozycja. Jak już się ułożysz, dodaj ruch biodrami. Trzymaj deskę. Łokieć równo pod barkiem. Ostatnie sekundy. Zostało nam 3,5 minuty ćwiczeń. Sekund i ostatnio super. Teraz włącz stopy, połóż się na ziemi, ręce za głową, szybki siad, hop i nogi prostuj i powoli wracasz, powoli, kręg po kręgu do dołu. Włącz stopy, szybki siad, wyprost nóg. I powoli się opuszczamy. Najpierw lędźwia, dopiero potem lecimy góra. I każdy we własnym tempie. Chodzi o to, żeby hamować. Teraz hamować. Ręce wyciągamy przed sobą, stopy wyciągamy. I powoli się opuszczamy. Super. W pochyleniu wyprost nóg i przyciągamy kolana. Nad ziemią do siebie. Proste nogi i przyciągnij kolana. Wdech, wydech. Dawaj, dawaj. Już końcówka. Pracujemy mocno. Ostatnie ćwiczenie będzie na mięśnie skośne. Super. Kładziemy się, załóż stopę na udon. I teraz skłon do kolana, ale odklejasz nogę, która jest na ziemi, czyli jeszcze przyciągasz koleno do siebie. I po skosie, dawaj, wydech, góra, głęboki skłon. Staraj się robić dokładne, głębokie ruchy. To dla twojego dobra, żeby trening był skuteczniejszy. Ostatnie sekundy. 5, 4, 3, 2, 1. Brawo. I zamieniamy stronę. Skłon po skosie, druga noga. Start. I szybciej. I dawaj, dawaj, końcówka. Wydech, góra. Mocno pracujemy brzuchem, wzmacniamy mięśnie. Palimy tłuszczyk. Mięśnie.
mięśnie skośne, te nasze boczne mięśnie pracują. Mocny skos, staraj się łokciem jeszcze głębiej do boku sięgnąć. Super, pięknie. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że trening się podobał. W razie potrzeby powtórz go kilkukrotnie. Do zobaczenia.